Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pozwólcie taki króciutki filmik z miłości, z pasji do Chrystusa. Taka króciutka katecheza. Jestem w Markowej, za mną sarkofag błogosławionych Ulmów. Rodziny, która oddała życie, ratując Żydów. Przypominamy sobie słowa, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tak sobie myślę, jak zwłaszcza rodzice dostają w łeb, zwłaszcza Józef Ulma, że nie chronił żony, dzieci, że tak śmiało ryzykował. Tak myślę o tej miłości większej, miłości, która płynie z Jezusowego serca. Cóż znaczy żyć 80 lat, 90, ale bez miłości, bez jakiejś takiej duchowej wrażliwości. Można żyć bardzo długo, ale jednak bez takiego wewnętrznej głębi, bez miłości. Natomiast czyny bez miłości nie mają Pana Boga żadnego znaczenia. To jest pewien konkret, ta ofiara, ta także niezgoda na bezbożne przepisy. Trzeba powiedzieć szatańskie przepisy. Albo słuchamy Boga, albo słuchamy szatana. W tym miejscu modlę się za małżeństwa, rodziny. Małżonkowie, poczujcie się szczęśliwi, piękni. Jestem w kościele świętej Doroty w Markowej. Pomyślcie, że tutaj małżonkowie składali sobie przyrzeczenie, tutaj chrzcili dzieci. Tak prosto uświęcali się, jak każdy z nas w parafii. Życzmy sobie tej prostoty pogłębionego życia świętych, tej prostoty życia małżeńskiego, rodzinnego, także kapłańskiego, zakonnego. Niech świętość będzie nam bliska, abyśmy potrafili korzystać z łaski Bożej. Czyńmy wszystko z miłości, czyńmy wszystko dla Pana. Niech nas będzie taka postawa ofiary, ofiarności, aby nasz czyn miłości był wyraźny, był jak gdyby od Boga, tak, od Boga. Kochani, serca was błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Serdecznie także pozdrawiam was, zostańcie z Bogiem. Przepraszam za jakość tego filmiku, tak z ręki nagrałem krótki filmik. Pozdrawiam, z Bogiem.